Siemanko wszystkim, z tej strony Pietrucha. Okej, zatrzymałem się tutaj przed jakąś areną walki, tak mi się wydaje przynajmniej, a więc wejdę do niej i zobaczymy, czy odpali się może jakaś cutscenka, czy to nie jest żadne ważne miejsce. Chyba jednak się pomyliłem, myślę, albo... Spadniemy na dół. Jest ten czerwony gbur, co w poprzednim odcinku nas z bara zahaczył. Jak nie widziałeś wcześniejszych odcinków, to dla ciebie wyświetli się u góry playlista. Zapraszam do oglądania. To on czy jest ich dwóch? Oj, niedobrze. A kogoż my tutaj mamy? Jest ich dwóch. Uważaj, Star-Lordzie. Ciekawe, co ten ciumlasty ziemianin tutaj robi, Rosso. Myślę, że się kitra, Garek. Ano. Ziemianin zawsze się kitra. Bo wszyscy wiedzą, że ziemiany to chuchra. Ale za to są smaczne. Czy widziałeś Pudziana? Że mówisz, że chuchra? Możemy polubić. Zwłaszcza nagrodę. Hej, cześć. Nie wiecie może, gdzie jest biuro Kosmo? Intuicja mi podpowiada, że szukacie kogoś o ziemskiej proweniencji. Kumam to, kumam. Ziemianie są identyczni. Nie to co wy, bo z was każdy jest wyjątkowy. Ach, do rzeczy, ziemianie. Rzecz w tym, że mogę wam pomóc znaleźć tego, którego szukacie. Wszystkie ziemiany takie samo. Tylko, że ten ziemian ma napis z tyłu. Jak w opisie mówią. Co to za napis masz z tyłu? Kocham Nowhere? Może tam pisze, Star-Lord? Ten paki czytać nie umiem nawet. Jest napis. Bracio! O kurde, ale mają pancerze. Bracia krwi! A więc mamy walkę z bossem, a nawet z dwoma bossami. Wiele osób nosi kurde. O! Ale to ciebie! Chyba muszę ich zamrozić, nie wiem. Nic na nich nie działa. Czekaj! Lady Heart, tego żywego! Kurde! Pół życia mi wabrał! Lady Heart? Zapłacę wam dwa razy więcej niż Lady Hellbender! O nie! Lady Heart! Ej! To od Lady Hellbender! Ej, nic im nie robię w ogóle! Jest jakiś sposób na pewno na nich, którego nie znam jeszcze. Klapniemy, zjemy czoga doga, pogadamy! Kurczę, zamrozić też się nie da. Chłopaki, to wielkie nieporozumienie. Chodź tu, abyśmy mogli odebrać nagrodę. Nie mam pomysłu na nich, hej. O, dobra, dobra. Dobra, się musiałem przeczekać chwilę. Serce mi wali. Hej, mamy równe szanse, też to widzicie. Wcale, że nie. Bo my są niezwyciężeni. No to niezła lipa. Jesteśmy wszyscy profesjonalistami. Może wypracujemy jakieś... Jest i Gamora, w końcu. Dostaniesz prezent za to, dzięki. Hej, trzeba ich rozdzielać, żeby nie mieli tych pancerzy, tak mi się wydaje. O, nie trafiłem. Ej. Spadaj, nie łącz się z nim. Kurczę. Ale mi zawalał. Samą górę, Gamora! Obserwowałam cię cały czas! Tak to się robi! Kurczę, od razu jak są obok siebie. A Sopiona jeszcze przebili. Nie doszło!
Ej, dobra, teraz... Kurde... Oni chłoną pociski jak gąbka! No, są potężni. Tamtego udupić trzeba, bo... Jest i Trals, w końcu, kurde. No, bo w siebie nie ma co z nimi walczyć. Ej, nie wrzuć go tam w te jakieś młynki. Tęskniliście? No, trochę tak. Idź do kurwy! Za fiury! Ciekawe, że to są bracia, nie? Jak jednego rozwalę, drugi zacznie płakać. Razem są silniejsi! Rozdzielmy ich! Który to jest ten słabszy? Który ma mało życia? Cieszę się, że nie zabiliście ich beze mnie! Uwierz, próbowaliśmy! Pokonamy ich, ale musimy... O nie, nie zauważyłem. Znowu naładował życie. Odwracaj ich uwagę! Trzymaj się mnie, brat! Ale co jest, kurde? Pokonałem ich. Dostałem osiągnięcie, że ich pokonałem. A czemu opuściłem bronię i w ogóle padłem? O, mamy kolejny rozdział na ziemi z dzieciństwa. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Będę ostrożny, jak zawsze. Nie tak szybko. Zanim pójdziesz, porozmawiamy o czymś, co chcę ci dać. O dwóch dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Otworzymy go razem. Otworzymy go razem. Okej. Okay. Teraz już wiemy, gdzie jest prezent. Bo ten moment, w którym otwieraliśmy prezent, po prostu zakończył się i się obudziłem jakby z myśli. Więc teraz się może dowiemy, co jest w prezencie. A ja mieliśmy razem otworzyć. Wiedziałam, że pękniesz. Kurtka Star-Lorda. Tak coś przeczuwam. Ta czerwona. Wiesz, co znaczy przyrodzone? To coś jest częścią ciebie. Jak imię. Nim ojciec wrócił w kosmos... O, mamo... Wiem, to wariactwo, a ty w nie nie wierzysz. Ale zaszły zmiany. Serio? Mój ojciec był w kosmosie? Nigdy przedtem. A to pomoże. Może ten... Walkman co do zbiórek... A nie. Wow. Ej. Zluzuj, kowboju. Były twojego ojca. Myślałam, że chciał nas tak ochronić. Ale są raczej bezużyteczne. Jeśli dzięki nim przekonam cię, kim naprawdę jest, to może nas ochronią. Tego się nie spodziewałem. Chronią przed czym? Ojciec był nie tylko przybyszem, ale także kimś ważnym. A tacy mają wrogów. Co to znaczy, że był ważny? Był królem. Odległego świata. Nie gadaj. Spartax. To hen daleko. On był wielkim przywódcą. A to, jak przejmujesz się innymi, oznacza, że będziesz jak on. Niełatwo jest dowodzić. Twój ojciec
chciał nas tak ochronić. Ale minęło 13 lat. I coś się zbliża. Wiem, że nas śledzą. Mamo, jak chcesz dokończyć grę, to wystarczy powiedzieć. Chcę się mylić, Peter. Naprawdę. On w nic nie wierzy, nie? On jeszcze nie ma pojęcia, co się dzieje. Ale będąc synem króla na każdej z planet, będziesz nosił na swoich plecach tarczę do końca życia. Nie brak ci odwagi, ale musisz być sprytny. Może być paskudny. Wypuszczę Kubricka. Zaraz będę. To teraz chyba coś się złego stanie. Tak przeczuwam. Ten pies czeka pewnie na kogoś. Hej, połączyłem się z nimi. Mega. To rozwalę pokój pewnie. O kurde. Nie! O kurde, bez kitu. Ale trafiła w punkt z tym bronią. Kurczę, i chyba tak zginęła. Lecimy pomóc starej. Znaczy, mamie. Mamo! Mamo, co to za spory? Podbłyzna! Coś się pewnie stało. Kurde, ale dostałem jakiś wybuch. Zostawcie moją mamę chociaż. O kurde, zabili ją. Mamo, stop! Mamo, nie, nie! Nie, proszę, nie! Co to ma za rękę jedną? Puszczaj, nie! No to grubo. O, szczeniaczki. Ale fajne. Ej, mały. Mogę wziąć jeden statek? Prawie was zmordziliśmy. Mówi się zamordować. To jest zło. Nie ma to być tak pediatryczne. Szmak. Byśmy zabili wszystkich, ale nie ciebie, panie wielkie słowa. Nie. Lady Ha chce cię. Ale nie za bardzo. Więc wasza misja to porażka. Sromotna. Ile rzekłilu? Ci niewydarzeni łowcy twierdzą, że Lady Hellbender wynajęła ich, by nas zabili. Ej, nie jesteśmy ciemajdami. Należymy teraz do Ligi. Nie, nie, nie. Nie Ligi. Sam mówiłeś, że będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Liczyłem, że wyślę potwora, a nie tych dwóch. Zmordzilibyśmy was. Ale spokojnie. To tylko początek. Słyszałeś, Peterze Quillu? Dobra wieść. Tak, rewelacyjna, Drax. Nie posiedzimy długo w tej pracy. Ma sobie medytuje. Miło, że wreszcie się pojawiłaś. Byłoby jeszcze milej, gdybyś w ogóle mnie nie opuszczała. Nie opuściłam. W jednej chwili świetnie się bawiliśmy, a po chwili... Chwila, użyłaś mnie jako przynęty? Cóż, twój plan wypalił. Nawet za bardzo, skoro jesteśmy w kiciu. Tkwimy w więzieniach, które sami tworzymy, Peter. Okej. A co ma do powiedzenia Hej, ten? To wielki błąd! Jestem niewinny! Kosmo? Jesteś tam? Kosmo! Nie mogę już z nim gadać. A pieski? Ej, to były pieski? Co jest? To mi się śnił? Dobra, skaner. Nie mogę. Nazywa się Lady Hellbender. Nie mam skanera. Nic nie mogę zrobić. A u góry? O, coś z tą kamerą. Halo? Kosmo?
Muszę skorzystać z toalety. Te, łapy precz od niego. O, jest i shop. O, ten szkodnik mnie podrapał. To jest początek. Zamorduję cię. Hej, ekipo. Nie spodziewałem się was. Ciumaj, flardzie. Flardzie? Tak, brudożujny flard. Stój, pyski, właśnie. No przestań, stary. O co ci chodzi? O ciebie. Przez ciebie odeszliśmy. Jestem Groot. Tak, ty też. Przestań z nim gadać! Rocket, brachu, no co ty? Szło nam przecież świetnie. Jesteście lepsi niż jacyś łowcy nagród. Prych. Co mówisz? Powiedziałem prych. Nie mówi się prych, tylko się prycha. O, teraz czepisz się, że źle wyrażam siebie. Wiesz co, dobra. Straszny jest z ciebie hałd. Dobra, już nie chcę się kłócić. Rocket, ej! Hałd trzeba było! Hałd cię zahałczać dawno! Jest hałd! My hałczemy! Ty nie! Ho, ho, ho! Co? Ty hałty stroisz? Mówiłem ci bazylion razy, nie jestem hałtnym zwierzęciem! Co ty tam hałczysz? Ty... Śmieszne. Ej. O kurde. Co to za czarodziej? Co się stało teraz? Nagle jestem tutaj? To psy jakieś większe? Kosmo! Jak się masz, stary? Chcieliśmy... Kosmo to jest pies gadający. Strażnicy Galaktyków, powiecie Kosmo, czemu wy włamali się do Kory Kontinuum? Albo Kosmo za chwilę wam tu gorszy gulag wyczaruje. To jest ten pierwszy pies, co wysłali go z Kosmo. Nie próbuj dawać Kosmos z Rosji. Wydzielacie z brat krwi. Odwracacie uwagę, żeby wredny szop i myślące drzewo mogli używać kory kontinu. To mi się wydaje, nie? Bo ma taki akcent rosyjski. Ruski. Kosmo także wie, czyli chujowy. Strażnik Galaktyków ma namierzać nowy na statku. Dobra, jestem pewien, że to jest wielkie nieporozumienie. Tak? Tak. Jesteśmy, bo coś się stało na skórze. Strażnicy Galaktyk byli na skalę nowy. Szukaliśmy centurionki, żeby spłacić grzywnę. A co? Bardzo dziwne przekazy krążą po galaktyce. Zupełnie jak króliki wiosną. Kosmo posłał wiele zespołów śledczych. Nie wrócili. Ale skala nowy przesyła teraz sygnał. Strażniki Galaktyki, niech mówią, co widzieli. Korpus Nowa walczył ze sobą. Jestem Groot. Tak jakby się szaleju najedli, albo... Stąpili do sekty. No, ten rytuał z kapłanem? Wciąż gadali o obietnicy. W tej chwili, ser. Bractwo Drapieżnych. Sekta Strefy Ujemnej. Powszechny Kościół. Stop! Co jest? To oni. Ten dziadek, co z nimi jest, wybuchł mu statek na Halas Hope. Wielki unifikator Raker, przywódca powszechnego kościoła prawdy. Kosmo coś teraz świta. Stara sekta, potężna w czasie wojny galaktycznej, ale teraz już nie. Mówiłeś, że skała przysłała sygnał. A jeśli ich religia ma coś... Nie. Powszechny kościół prawdy przepadł ze Złotym Bogiem. Chcemy zbadać Halas Hope dla ciebie. Jestem Groot. Co? Twoje zespoły nie wróciły, tak? Jestem pewien, że brakuje ci ludzi. A my też chcemy się dowiedzieć, co się stało. Chcemy? Więc no trochę tak. To dla ciebie. Moją byłą chcę znaleźć. Wy nie rozumiecie, nie? Zawsze masz haczyk, Pieterze Quill. I to nie taki z mięskiem. Ja pierdolę. Co zatem strażnicy Galaktyk chcą w zamian? Proste. Wycofaj zarzuty. Kurde, za co zarzuty? Żeby wszechumysł darował karę. Wtedy polecimy. To wcale nie jest tak łatwo.
O, może nie będziemy winni tej kasy. Potrzebujesz nas, pieseczku. Nas? Na razie. Chyba, że polecą inne głupki. W Związku Radzieckim Kosmo nie wierzyłby kapitalistycznej świni. Jebać Związek Radziecki. To jest mateczka. I Kosmo wie, co to jest depozyt. Wasz statek zostaje w Nowhere. Co? Weźmiesz nasz statek? Mój. Jak znajdziemy Halas Hope? Zapytaj Shopa. Chodźcie, esencja na czas. Dokąd właściwie idziemy? Do pierwotnej osady. Z dawnych czasów, nim pojawili się Tiwani. Pierwsza kolonia górnicza nadal istnieje? Tak. Jest opuszczona. CCCP na mantym kombinezonie. Cep, cepa, cepem pogania. Okej, będziemy wyruszać na jakieś Halas Hope. Jak oni zostawią nam tutaj nasz statek? Tutaj się włamałeś. Włamałeś, sugeruje trud. Chwila. To ciekawe, czy my polecimy. To jest Kora Continuum? To najlepszy sposób na dosięgnięcie statku Nowy, nim znowu odleci. Znalazłeś Korę? Gdzie ona jest? Statek Nowy jest obecnie w Układzie Eliedra. Orbituje wokół śmieciu planety. Kontrakcja? Kosmo nie zdziwiony. Ale wredny Shop lubi śmieciowa planeta. Ich toalety to źródło cennych informacji. Cała planeta nadaje obecnie ten sam sygnał, co skala. Co to kurde? Kosmo nie rozumie zamysłu, ani intencje. Wszystkie te bary i lokale... Mega komputer czy co? Może nie jest to taka zła zmiana. Kosmo z bólem zgadza się z zabójczymi. Wy się zabawialiście, a tam... Dosyć. Odnajdziemy Korel i ocalimy kontrakcję. Może nie powinniśmy obiecywać zbyt wiele. Jesteśmy strażnikami galaktyki. Tym się właśnie zajmujemy. Jestem z tobą, Peterze Quillu. Jesteś? Oczywiście. To była porywająca przemowa. Lizus. Ile osób wie o tym miejscu? Dość. To nie transmisja przez galaktykę, ale naukowcy przybywają z wielu stron. Gdyby Thanos wiedział, że to tu jest. To jest teleport? To jest? Jakaś kolejna winda? Jest. Sami się przekonamy. Proszę, stanu z boku, strażnicy galaktyki. Wow. Co to za wspaniałe czary. Wiesz. Kurde, dobra. Jakby nigdy nie widzieli wielkiej międzywymiarowej ręki. Jakiś bóg. Co jak coś komputerowy? Tak. Jak tutaj wrócimy? Z paszportem. Możliwa komunikacja z kosmo i, jeśli trzeba, sprowadzenie strażników galaktyki z powrotem. Jestem gut. Lepiej ty to weź zamiast kapitana bohaterskiego. Już czas. Sprawdźcie statek nowy. Użyjcie paszportu, by przekazać ustalenie. I pogadasz z wszechumysłem? Pozbędziesz się tej krzywdy, tak? Kosmo się postara. Powodzenia. Okay, dzięki. To dobrze, że kupiłem sobie ten bilet w tym muzeum. Tym razem lepiej nie wymiotę. Jest. Magia? Miałem na myśli oszałamiające. Jestem głód. Przyzwyczajcie się. Jesteśmy w kosmosie. Jesteśmy gdzieś między przestrzeniami, wymiarami, czasem, a nawet rzeczywistościami. Idę na fakera. Nie, nie mogę. Pomiędzy. Teoretycznie moglibyśmy udać się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nawet do miejsc, które nie istnieją. Ale istnieją. Widok jest niesamowity. No, zarąbiste to jest. Avengersi. Tam się biją. Avengers. No, lepsza chyba niż Strażnicy Galaktyki. Ten dźwięk jest normalny? Normalny? Niczego jeszcze nie słyszałeś. O, Padme Natari Jonge, czuwajcie nad nami. Do jakich bogów się zwracasz? Do bogi. O, Drax? To nie ja się śmieję, to z pewnością złowrogi omen związujący naszą śmierć. Znajdę się gdziekolwiek się schować. Albo to alternatywna rzeczywistość. Znam ten dźwięk. Thanos. Na pewno alternatywna rzeczywistość. Ona jest córką Thanosa przecież, nie? Patrzcie, to Spider-Man! Chwila. Ziemia? Peter!
Sama? Chodź, twoja studniówkowa para już jest. Wejdź, Janie. Peter będzie kurde. Serio? Janie? Okej, okay, następny przystanek, Halas Hall. Chyba. Trzymaj się, Grunt. Jedziemy. Ofiar Johna Hyde! Okej, czyli jazda! To nie może być żuja. Wszystko okej? Okay? A wygląda okej? Okay? Trzymajcie się, zajmę się grawitacją. No świetnie, więc utkniemy tutaj na zawsze. Rocket, brachu, czego mam szukać? Drax, powiedz Ciumlordowi, że pseudograwitacje w hiperbarycznych śluzach generują zewnętrzne przewody zasilania. Bestia, radzimy poszukać przewodu zasilania. Jasne. A jak coś takiego wygląda? Powiedz mu, że oznaki zasilania są widoczne na jego wizorze. I żeby przestał zadawać tyle splatałych pytań, tylko nas ściągnął. Okej! Mam tu dwa przewody! Niech mu ktoś powie, żeby je włączył. Gniazdo zasilania. Dzięki, brachu! Tu jest przewód? Co to jest? Wydarzyło się tu coś strasznego. O czym poznałeś? Po braku grawitacji czy ogólnym zniszczeniu? To niezaprzeczalne oznaki. Tu są drzwi. Ja nie widzę żadnych kabli. Co to jest? To jakiś prąd. Zagrożenie elektryczne. My tu czekamy, i te kamienie też. Tak, aby kontynuować dochodzenie, musimy opuścić to pomieszczenie. Też uważacie, że to Rocket powinien mieć rakietowe buty? To może być to, czego nam trzeba. Okej. Okay. Okej, okay, znalazłem jakieś źródło zasilania chyba. Hej, staram się, stary. A my wciąż wisimy w powietrzu. No i tam do gniazdka. Dobra! Akumulator gotowy, Gamora! I nic się nie dzieje! Poważnie? Jestem! Dobra, powiem mu! Posłuchaj mnie, Pataroczu! Powiedz mi, co widzisz! Niebieski drut i dwa wtyki, żółty i czerwony. I duże zielone coś! Zielonego nie tykaj! Możesz na razie się nie wydzierać! Okej! Okay. Okej! Okay. Dobra! Wsadź przewód do któregoś wtyku! Musimy to tylko odpalić! Okej, okay, do którego? Cokolwiek? To nie chirurgia! Wybierz sobie któryś! Polubiłem ten... Dobierzemy X. Raz w lurwie śmierć! Szlak! Czy on zielony dotknął, czy co? Dotknąłem ci zielonego! Mówiłem ci! Za w lurwie ściekły! Trzymajcie się! Wszyscy! No i Rocket nie utrzymał się. Otrzyma go Grot. Kurde. O, nową broń będę miał? Okej, udało się. Elektryczną teraz broń. Grawitacja dalej nie działa. Miałeś jedno zadanie, Quill. Zrobiłem to Mam elektryczną broń. Zajebiście. Imponujące, Peterze, Quillu. Nie wiedziałam, że to potrafisz. Ja też nie. Ta broń staje się całkiem potężna. Drugi raz przekształciliśmy się w ten sposób. Skontaktujemy się z kosmosem, żeby dać znać, co dotąd znaleźliśmy? Jestem Grunt. O jakie hasło ci chodzi? Jestem Grunt. Dobra. Ona skacze, kurde. Zanim nie ustalimy hasło. Jak jakieś zwierzę. Może się przydać, gdy osaczy nas to, co jest na statku. Może Quill zabi. Za mało dyskretny. To musi być coś, co mogłoby się pojawić w zwykłej rozmowie. O, o! Hasło to jazda w gwiazdy. I wstrzymajmy się z kontaktem z Kosmo, aż To jedyne przejście, ale drzwi są odcięte od zasilania. Wpis do raportu dla psa. Coś skłoniło członków korpusu do porzucenia statku. Znowu, wszyscy to czuliście, tak? No. To samo się wydarzyło, gdy próbowałem przywrócić grawitację. Das. To mi wygląda na powtórkę ze skały. Zaiste. Widać ślady desperackiej próby obrony ostatniej pozycji.
Wybrali dobre miejsce. Wszystko, co się wydarzyło, zdaje się być połączone z tym statkiem. Może twoja dziewczyna oszalała po spotkaniu z tobą? Wątpię, aby Peter Quill mógł zainspirować taki bunt. Okej, musimy dostać się do biura Corel. Niech ktoś powie Quillowi. Daj spokój. Nie możemy ze sobą po prostu rozmawiać. Dobra. Chyba wiesz, że twoja dziewczyna pewnie nie przeżyła. Teraz jesteś po prostu złośliwy. Przeżyła. Awaryjne zasilanie. Wpis do raportu dla psa. Brak zasilania w kilkunastu sekcjach statku. Wiedziałem, że to się przyda. Skąd wziąłeś raport dla psa? Niki mi go dała, żeby nie dostała go jej mama. Mogliśmy go sprzedać, jest wart z kilka tysięcy jednostek. Wiesz, co Korpus Nova robi z tymi, którzy ich okradają? Jestem Groot. Rozejrzyj się. O ile chcesz się założyć, że nie ma tu dość członków. Nic nie mogę ulepszyć samo składników. Okay, idziemy tutaj. Jestem ciekawy, co znajdziemy na tym statku. Co chcesz tu znaleźć, Peterze? Niki znała różne tajne przejścia na statku. Może zostawiła jakąś wiadomość czy coś. Lubisz te dziewczyny? No chyba, znaczy, mamy ze sobą wiele wspólnego. Trochę przypomina mi mnie samego, wiesz? Nie wiem. To nie jest ważne. Chciałem się tylko upewnić, że ona i jej mama są bezpieczne. No tam jest do rozwalenia chyba znowu to. O, prawie z tam jest spadło. W sumie to spadło chyba na mnie. Ale nic się nie stało, na szczęście. Czego to się powtarza? To może być kluczowa informacja dla naszego śledztwa. O rany! Kartoteka Draxa? O kurde. Musi to zobaczyć. Może się ucieszy. Ciekawe, czy o, to jedno. Będę mógł z tym spotkać się na Milano, na naszym statku i coś mi powie o tym. Czy znałeś tego pracownika technicznego, Peterze Quillu? Nie. Czyżby ci ulżyło? Tak. Co do flurby wyprawiacie? Chodźmy już! Wpis do raportu dla psa. Dziwne dudnienie na statku nie ustaje. Może organizuj te swoje wpisy w myślach? To właśnie robię. No fajne te wpisy. On cokolwiek powie, to dla mnie to jest śmieszne. Taki sztywny. Żałuję, że nie znam lepiej rozkładu tej bali. Moglibyśmy ustalić, gdzie to się zaczęło. Wiesz, gdzie jesteśmy, Gamora? Nie bardzo. Ci z Nowy nigdy nie spuszczali mnie z oka. Mieli dobry powód, by ci nie ufać. Znowu to? Stwierdziłem tylko, że brak zaufania Nowy nie był bezpodstawny. Im dłużej się sprzeczamy, tym mniej znajdziemy. Bardzo inspirujące. To tekst z wycieraczki? Po prostu siedzimy w tym po uszy i musimy współpracować, żeby się wygrzebać. Nic dziwnego, że potykamy się w ciemności. Widzę cię. Dostaliśmy się do jakiegoś centrum, jakiegoś reaktora czy jądra. No i jestem mega ciekawy, co będziemy mieli z tym zrobić. Dlatego jak chcesz się dowiedzieć, to obejrzy kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć. Sprawdź konsolę. Możemy jej użyć do reinwertowania rdzenia.